Cześć wszystkim, pamiętacie może jak pokazywałem, jak rzucić dwa jednostronne smoki na okno na mirażu? Tym, którzy nie widzieli, polecam koniecznie zajrzeć tutaj. Tak więc ostatnio z nudów zagrałem kilka MM-ów z randomami i z góry mówię, że przeciwnicy to były same globale. I chciałbym wam pokazać, jak w prosty sposób można te smoki wykorzystywać. Robiłem entry kille w tak prosty sposób, że aż sam się dziwiłem, że to tak naprawdę działa co każdą rundę. Raz rzuciłem smoka na lewo, drugi raz na prawo, żeby nie przyzwyczajać przeciwników, że zawsze stoję w jednym miejscu. Nie potrafili za nic tego ogarnąć, może raz rzucili mi dwa nejdy, ale i tak to mi nie przeszkodziło w żaden sposób. Nieważne czy przeciwnik wcelowywał się za WP-ą, czy biegli może na eko, i tak dostawali okrutne baty. Filmik ten nie ma na celu chwalenia się, ale jedynie chciałem wam przypomnieć o tych smokach i pokazać jak one działają dokładnie w praktyce. Jeżeli spodobał ci się filmik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do następnego razu. Cześć!